Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, rok 1959 był to rok, w którym był rozgrywany turniej kandydatów, a przy szachownicy spotkali się Robert James Fischer z Svetozar Gligoriciem. W tamtym czasie i w tamtym roku Fischer miał lat 16, a jego przeciwnik był o 20 lat starszy. I moi drodzy, żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli przebiegu partii. Fischer rozpoczął posunięciem e4, przeciwnik odpowiedział c5, skoczek f3, skoczek c6. Naturalna sprawa, tak można też grać d6. Różne warianty w sycylijskiej istnieją. Tutaj panowie grali dokładnie w ten sposób i po wybiciu na d4 skoczek bije na d4, skoczek f6. Jest atak na pionkę e4 oczywiście, więc należy wyprowadzić figurę z tempem i tego pionka bronić, posunięcie d6 ze strony czarnych i goniec na c4. Powstał nam tutaj wariant Sozina w obronie sycylijskiej. Goniec c4 scharakteryzuje się tym wariantem właśnie. Fischer bardzo lubił grać w Sycylu goniec na c4. Gońce na c4 grał bardzo często, a potem zmierzał gońcem na b3, co nie jest stratą tempa, bo tak czy siak, ten skoczek w przyszłości, czy tędy będzie chciał tego gońca atakować, więc goniec na b3 i tak musiałby się znaleźć prędzej czy później. Taka właśnie ciekawostka, że Fischer bardzo lubił tym gońcem grać i od razu po goniec d7 zostało zagrane goniec na b3. Oczywiście w tego typu pozycjach można też grać e6, można próbować grać g6, czyli takie warianty drakońskie. No ale w tym momencie tutaj przeciwnik po prostu zagrał goniec d7 i to jest wszystko w porządku. Goniec b3 ze strony Fischera i posunięcie g6. No, właśnie widzimy w tym momencie, że tutaj takie struktury drakońskie nam powstają, czyli warianty smocze, powiedzmy. F3 ze strony Fischera, posunięcie skoczek na A5. No, powiem Wam tak. Jeżeli tutaj gramy G6, no to konsekwentnie chce się zagrać od razu gońcem na G7, ale właśnie przeciwnik, ciekawe jest to, że zagrał od razu skoczkiem na A5. Jak to wyjaśnić? Nie wiem. To jest w zasadzie i tak przestawienie ruchów. Tutaj skoczek po prostu ma ochotę na tego gońca i go po prostu wybije prawdopodobnie lub zmierzy tutaj na C4. Nie zmierzy, tylko zagra na posunięcie na pole C4 przy pomocy prawdopodobnie wieży w przyszłości. No i teraz tak, Fischer zagrywa nie goniec E3, chociaż goniec E3 gra się często, tylko goniec G5. No dobra, jeżeli czarne by tu się lekko zagapiły i by zagrały jakieś posunięcie typu hetman C7, może wieża C8, no to tego skoczka można tutaj wybić, pionek by wybił i bardzo piękne pole na D5 się szykuje tutaj dla białych. No nie ma tak łatwo, goniec zagrywa na G7. W tym momencie hetman D2 i widzimy, co tutaj robi Fischer. Łączy hetmana z gońcem, żeby zaplanować w przyszłości zagranie goniec na H6 i próbę ataku tutaj na króla. No ale czarny sprytnie zagrywa H6, żeby tego ruchu nie było. Tu jeszcze jest obrona od gońca i od wieży, więc goniec musi czmychać do swojego obozu. Ale moi drodzy, czy bicie tutaj skoczka teraz jest dobre? Od razu powiem, że nie. To jest bardzo słabe bicie. Taki goniec to jest skarb. Nie można go tak po prostu wymienić za skoczka, ponieważ ten goniec by odbił i nie miałby przeciwnika na szachownicy. Mówię o gońcu G7. I tutaj czarne by stały naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc trzeba odejść gońcem na E3. Wieża C8 ze strony Gligoricia. No i tutaj skoczek prawdopodobnie zmierza na pole C4. Jeszcze zauważmy, że jak skoczek by wybił na B3, to wielce prawdopodobne, myślę, że dobrym posunięciem byłoby zbicie na przykład tutaj pionkiem. Mimo wszystko psujemy strukturę, ale wieża się otwiera do gry. Jasne, że można też spróbować zbić skoczkiem. To myślę, bez problemu takie ruchy zagrywamy na pewno. Moi drodzy, w tym momencie, mimo że wieża nas atakuje na skrzydle, mimo że skoczek wjeżdża na skrzydło, to Fischer decyduje się na długą roszadę. No, czy logicznie? Nie wiem. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że to jest nielogiczne zagranie, ale w tych strukturach tak się gra. I to jest początek do tego, że białe są nastawione na atak pionkami tutaj na skrzydle królewskim, na króla, chociaż on jeszcze nie ma roszady. No a czarne próbują grać po prostu na skrzydle hetmańskim. Kto pierwszy zaatakuje przeciwnika, ten wygrywa. Tak można powiedzieć ogólnie oczywiście. Skoczek na C4 ze strony tutaj Gligoricia. Moi drodzy, i tutaj bym się zatrzymał dosłownie na sekundę i zastanowił się, jaki ruch wykonać.
No więc tak, teraz w dzisiejszych czasach wiem, że gra się od ręki, w ogóle nie zastanawiając się ani sekundy, bo tam teoria debiutów jest tak rozpracowana. No i wszyscy gońcem biją tutaj na C4, co jest bardzo dobrym posunięciem tak naprawdę. No ale Fischer właśnie nie zbił tego skoczka i to jest zastanawiające. On zagrał według analiz tutaj książkowych Hetman E2 jest uważane za bardzo dobre posunięcie, bardzo ciekawe. Niektórzy mówią, że jak stracimy tego gońca, potwora, to nie ma jak atakować tego punktu H6, w ogóle nie ma jak atakować króla na skrzydle królewskim. Poniekąd jest to prawda, ale Fischer argumentował to tak, że woli zostawić gońca na B3, który chroni przede wszystkim bardziej króla, bardziej broni punktów C2 i A2, niż, znaczy woli zostawić tego gońca niż po prostu tego, tak podsumowując w skrócie. No bardzo ciekawe zagranie, takie innowacyjne bym powiedział. Ja bym się w życiu nie zdecydował na zagranie Hetman E2 i oddanie tego gońca. No jakoś tak nie czuję tego. Może osoby, które grają warianty właśnie białymi w obronie sycylijskiej, może taki ruch by zagrywały. Jak tak, to wielkie gratulacje. No jest to coś nowego, prawda? Tutaj czarne oczywiście biorą tego gońca, hetman wybija, no i roszadaj. No i po wszelkich tutaj zabiegach kosmetycznych, że tak się wyrażę, czyli skoczek za tego gońca, czarne w spokoju robią tą roszadę. Mi się wydaje, że tutaj czarne mogą spać spokojnie, ale czy na pewno? Zobaczymy. G4 ze strony tutaj Fischera. Taki ruch charakterystyczny jest dla tych wariantów takich drakońskich, powiedzmy. Tutaj chcemy też grać H4 w następnym posunięciu. Hetman zagrywa na A5. To też jest standardowe posunięcie. No i H4. No i moi drodzy, w tym momencie Gligoricz zagrywa posunięcie, które osobiście mi się nie podoba, ale uargumentujemy to jakoś. Jest to ruch E6. Taki ruch E6 osłabia punkt D6 przede wszystkim. No nie jest to dobra droga, znaczy poniekąd nie jest to dobra droga, ale zawsze w szachach nie ma w szachach twardych reguł, są wyjątki zawsze. Tutaj argumentacją byłoby to, że po prostu skoczek nie wchodzi na D5. Myślę, że dla czarnych to jest ważniejsze niż stracenie tego pionka, ale jeszcze tego pionka nie straciliśmy, więc myślę, że tragedii nie ma. No taki ruch ja bym nie zagrywał. No, nie jest to takie zagranie, jakby to powiedzieć, w mojej naturze, tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No, nie zagrałbym takiego ruchu, po prostu bym nie zagrał, koniec, kropka. No, ale ja nie jestem arcymistrzem, oni są, byli. Przepraszam, byli. Teraz Fischer zagrał bardzo dobre posunięcie, bardzo ciekawe, mianowicie skoczek z D na E2. Ten skoczek tutaj powoduje, że wieża atakuje pionka. Jest to bardzo prosta i logiczna sprawa. I przede wszystkim skoczek jeszcze ładnie wzmacnia tutaj swojego kolegę na C3. Widzimy, że goniec, wieża mają ochotę na tego skoczka. Tutaj często też wieża bije tego skoczka na C3 w sposób, znaczy oddajemy tutaj często jakość, żeby rozbić po prostu pozycję króla. Ale widzimy, że ten goniec mimo wszystko dobrze tego króla tutaj broni. To już się powtarzam. Tu jest wszystko w porządku. Wieża C6. Przyjemny ruch z pożytecznym, ponieważ tego pionka bronimy. I posunięcie ze strony Fischera G5. No G5 jest to ruch zaczepka. No, próbujemy grać w ten sposób, żeby otwierać linię H, bo jeżeli będzie bicie, a tak nastąpiło, no to pionek wybija rzecz jasna i skoczek na H5. Skoczek na H5 toruje tutaj drogę dla wieży. No i nie jest tak łatwo się przebić wbrew pozorom. Brakuje nam bardzo tego gońca czarnopolowego, jak widać. No i teraz w tym momencie Fischer gra F4. Taki ruch, no trzeba zagrać, trzeba próbować tutaj szarpać centrum poprzez ruch F5 i staramy się tutaj białymi wejść tym skoczkiem na D5, żeby starać się jakoś tam króla atakować. No skoczek na D5 jakby stanął, to byłoby naprawdę groźnie, więc już po kilku ruchach dalej widać, że czarne tutaj chyba dobrze wyczuły zamiary białych i ten ruch E6 wygląda tutaj całkiem dobrze wbrew pozorom. Wieża z F na C8 ze strony czarnych. No i moi drodzy, teraz Fischer zagrywa arcymistrzowskie posunięcie. Często to powtarza. Jaki ruch wykonać, gdy wykonujemy długą roszadę? No teraz już chyba wszyscy wiedzą. Król B1 jest to bardzo dobry ruch, obronny, spokojny, który
Mimo wszystko, że król C1 bronił na C2, to teraz też na C2 broni, ale A2 też jest bronione. Już pokazuje, dlaczego Fischer zagrał król B1. Fischer obawiał się takiego wariantu, mianowicie, jeżeli by zagrał F5, a taki ruch chce się zagrać, żeby zamknąć tu może tego gońca, żeby wybić na G6, wybić na E6, osłabić te punkciki i atakować króla gońcem z B3, przynajmniej tak próbować, może potem skoczek D4, może skoczek F4, może wieża bije na H4, na H5, takie opcje są, no ale teraz nie można bić pionkiem z G, bo oczywiście wisi skoczek, więc czarne mogłyby wybić tutaj na F5, no i jeżeli skoczek wskakuje na to wspaniałe pole D5 w tym momencie, no to tutaj czarne mają potworną odpowiedź. Mianowicie, no zatrzymajcie sobie film, jeżeli chcecie sobie pomyśleć, jak tu zagrać czarnymi. Jest to ruch hetman bije na A2. No, posunięcie strasznej siły. No i teraz zobaczmy, tak jakby człowiek tutaj odruchowo zagrał. No, człowiek na pewno by odbił od razu gońcem na A2. Wieża wybiłaby prawdopodobnie, znaczy musiałaby wybić na C2. Nie ma innego wyjścia jak król B1, wieża bije B2, innych ruchów nie ma, król A1, innych ruchów nie ma. No i w tym momencie mamy tak zwany młynek. Jest goniec, który broni ładnie wieżę i z odsłony tą wieżą można ładnie zagrać. Czy to jest wieża B3, żeby odbić hetmana? Byłoby na pewno dobre, ale jest lepsze posunięcie. Wieża bije na E2 i tutaj nie dość, że skoczka odbijamy, to jeszcze jest szach. No i w tym momencie na przykład tutaj no, król mógłby zagrać z powrotem na B1, no ale wieża wtedy by dała szacha i znowu król na A1, wieża B3, odbijamy tutaj hetmana. No w tym momencie po król B1 na przykład, przepraszam, król B1 już analizowaliśmy, trochę się zamotałem. Hetman D4 miałem na myśli. Po hetman D4 tutaj myślę, że szybkie po prostu bicie goń na D4 wyjaśnia sprawę, wieża bije na D4, nie zagłębiając się za mocno. No i widzimy na przykład wieża C2 z potwornym atakiem. Przewaga pionków jest na tyle duża, tu mamy chyba 4 pionki więcej, że czarne po prostu sobie radzą, wygrywają tą partię bez problemu. No i Fischer takie rzeczy przewidział, moi drodzy, widział takie hetman A2, no to trzeba mieć niesamowity umysł, żeby takie rzeczy od razu widzieć. No i tutaj dlatego ten król B1 jest takim posunięciem całkiem fajnym. Hetman B6. Czarne proponują wymianę hetmanów. No i teraz pytanie, czy białymi tą wymianę uskutecznić. Jeżeli chcemy białymi atakować przeciwnika, no to nie wymieniamy hetmanów. Tak też robi Fischer. Hetman F3. No i hetman widzimy spogląda na skoczka, jeżeli wieża by wybiła tego skoczka GF, no to GH, przepraszam, to hetman w ostatecznym rozrachunku tutaj na H5 wybija i jest jakaś szansa na atak na króla. Wieża C5 ze strony tutaj Gligoricza. No i moi drodzy, programy komputerowe, ja trochę się posiłkuję tutaj, nie ukrywam, no to nie jest chyba tajemnica, troszeczkę łatwiej jest wtedy wytłumaczyć pewne posunięcia. Tutaj już ta wieża mogłaby spokojnie wybić skoczka. Dla ludzkiego oka może nie jest to takie proste zagranie, bo widzimy, że tutaj jakbyśmy wybili, pionek by wybił, hetman by wybił, no i tam w następnym ruchu wieża H1, jakiegoś szacha na H7 dajemy, król F8, ale co dalej? Nie widzimy, co dalej zagrać. Może G6 z rozbiciem pozycji. Tutaj Fischer nie zbił na H5, ku mojemu zaskoczeniu, tylko zagrał hetman na D3 i przeliczył sobie tutaj taką sprawę. Mianowicie, chce zbić pionka na D6. Ok, proste zagranie, ale czarne postanawiają zbić skoczka teraz na C3. I to jest jasny sygnał dla Fischera, że jeden obrońca, mianowicie goniec G7, jest już wymieniony. Skoczek bije na C3. Niektórzy się łapią pewnie za głowę, ale o co chodzi? Przecież skoczek zbija pionka za darmochę. No i teraz jakby tutaj hetman zbił na D6, no to hetman wymienia, wieża wymienia, goniec powiedzmy odchodzi i czarne są świetne. No ale Fischer tutaj, nie wiem czy Gligoricz przeoczył ten ruch, Fischer zagrał hetman F3 z powrotem. No właśnie, moi drodzy, no właśnie, tutaj Fischer zagrywa pięknie hetman F3. I teraz tak, jeżeli będzie zagranie E5 wspomaga obronę skoczka, no to pojawia się tutaj opcja na przykład skoczek D5. Te piękne pole dla skoczka w obronie sycylijskiej. No po każdych wymianach goniec wybija i tutaj na F7 trzeszczy pionek w szwach. No i teraz skoczek w tej partii właśnie wrócił na H5. No i co zagrał Robert Fischer, moi drodzy? Zastanówmy się, bo król tu już jest troszeczkę osłabiony.
Tak, macie rację, na pewno analizowaliście. Wieża H5. Wieża bije H5, pionek wybił i hetman wybił na H5. Oddajemy jakość za piękny atak. Tu widzimy, król już jest w miarę odkryty. Nie ma żadnej figury przy nim, wszystkie są na drugiej stronie. Nie ma jak tego króla bronić. No tutaj goniec E8, jeszcze dobre zagranie, bo grozi mu na przykład G6 i tu goniec zawsze broni, ale tu już się powoli sypie, moi drodzy. Ale teraz trzeba zagrać oczywiście dokładnie. Trzeba zagrać dokładnie, mianowicie hetman H6. Widzimy, jak hetman pięknie ogranicza tutaj pola dla króla. Przy następnym ruchu wieża H1, który grozi, grozi mat po prostu na H8. Wieża postanowiła wybić na C3, jeszcze coś tutaj zamieszać, no ale w tym momencie, jeśli byśmy zagrali od razu wieżą na H1, no to jest hetman D4 i jest obrona, moi drodzy, więc trzeba uważać. Tutaj Fischer czujnie wybił spokojnie wieżę, wieża wybiła na C3. No i to samo, jeżeli wieża H1, to hetman D4 i jeszcze się tutaj bronimy. No ale jest piękna odpowiedź ze strony naszego mistrza świata, no według mnie. Chyba to był najbardziej wszechstronny, najlepszy szachista wszechczasów, powiedzmy. Takie jest moje osobiste zdanie. Tak, wiadomo, tych szachistów było wielu, ale jednak chyba Robert James Fischer wykonał wielki przełom w szachach. Moi drodzy, G6. G6 nastąpiło ze strony tutaj przyszłego mistrza świata, 16-letniego ówcześnie Roberta Fischera. Pionek wybił. I moi drodzy, w tym momencie wieża na H1 z prostymi tutaj groźbami mata. No i hetman zagrał na D4. No i w tym momencie po ruchu hetman H7 czarne się poddały. Tutaj następuje mat w czterech posunięciach. Możemy sobie znaleźć tego mata po królew 8, ale Robert James Fischer nie widział po prostu szybszego mata, który też polecam znaleźć, mat w trzech. Mianowicie już ten mat w trzech pokażę. Uwaga, goniec na e6, goniec na f7 nie ma wyjścia. Hetman h7 z szachem, król f8 nie ma wyjścia i hetman f7. Moi drodzy, myślę, że bardzo ciekawa partia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, grajmy w szachy, analizujmy partie klasyczne. To jest podstawa do osiągania większego poziomu. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.